Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa rowerzyści rozpoczęli sezon letnich rajdów po gminie Biskupiec. W niedzielę 14 czerwca wielbiciele dwóch kółek spotkali się w tradycyjnym punkcie, czyli w pobliżu przystani warmińskiej. Na starcie rajdu organizowanego przez Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu stanęli zarówno stali uczestnicy biskupieckich rajdów, jak i nowicjusze. Nigdy nie brałem udziału w takich rowerowych rajdach i dzisiaj jest pierwszy raz tak naprawdę. To zupełnie przypadkowo się dowiedziałem, że coś takiego jest. Pojechałem pierwszy raz, podobało mi się i od tej pory już to trwa. No już któryś z kolei, już nie liczę nawet szczerze mówiąc. Zdecydowałem się, ponieważ no, to jest niedziela wolna, wiadomo, tak można sobie fajnie spędzić czas, gdzieś pozwiedzać tutaj okolice Biskupca, także no, jest super atmosfera, naprawdę polecam każdemu. Ja sam niedużo zwiedziłem i teraz jest okazja do tego, żeby zwiedzić. Po krótkim wprowadzeniu i pamiątkowym zdjęciu, wesoła grupa prowadzona przez przewodnika Krzysztofa Kowalskiego ruszyła w drogę. W trakcie przejazdu około 35-kilometrowej trasy, blisko 30 uczestników rajdu miało okazję zobaczyć nowe tablice informacyjne dla turystów, odwiedzić pomnik wielkiego działacza Polski na Mazurach Bogumiła Labusza, a także podziwiać piękne krajobrazy i zabytkowe gospodarstwa, których nie brakuje w gminie Biskupiec. Ja przekazuję swoją wiedzę uczestnikom, ale też rozmawiam z uczestnikami. Uczestnicy też dzielą się swoimi spostrzeżeniami, co zmienić w następnym rajdzie, co zobaczyć. Czasami podpowiadają, że się pojawiło nowe gospodarstwo agroturystyczne z ciekawą ofertą, bo rzeczywiście tych gospodarstw agroturystycznych jest coraz więcej. Zawsze to są dla nas jakieś niespodzianki, tak? Gdzieś tam jakieś zabytki oglądamy, kościoły. Mieszkam tutaj od 40 lat, ale o wielu rzeczach nie wiedziałem, że coś takiego się tutaj znajduje. Groby z I wojny światowej, z II wojny światowej, gdzieś po lasach, zaułkach, no, miejsca, które kiedyś przejeżdżałem sam rowerem, miałem to, nawet nie zwracałem na to uwagi, nie? A w tej chwili już wiem, że to są. Druga rzecz, spotkania z ciekawymi ludźmi po trasie. Ja uwielbiam okolice Łąki Dymerskiej, pejzaże, które staram się uwieczniać w fotografiach. Gdzieś tam u siebie na swoim profilu na Facebooku wrzucam fotki z różnych właśnie takich miejsc. Przy tym moi znajomi też, tak jakby nawet daleko mieszkający, śledząc mój profil, też się wybierają w te miejsca, także dla mnie Łąka Dymerska to jest ten the best. Jadąc w kierunku Popowej Woli, uczestnicy rajdu mieli okazję zobaczyć jedyną w swoim rodzaju nadal działającą drezynę. Po odpoczynku w Popowej Woli rowerzyści dotarli do Kobłód, których o zabytkach i o historii sołectwa opowiedziała Elżbieta Kostka, miejska radna i mieszkanka Kobłód. Letnia inauguracja rowerowych wycieczek dostarczyła kolejnych ciekawostek o gminie i z pewnością pozwoliła naładować się pozytywną energią przed nowym tygodniem. Cały czas odkrywamy, cały czas szukamy, bo w Biskupcu jest kilkunastu albo kilkudziesięciu już może w tej chwili pasjonatów historii ziemi biskupieckiej. Tereny są ciekawe, jest sporo obiektów, które warto zobaczyć, no nie wszystkie mamy wstępnie, ale niektórzy właściciele nie robią żadnych tam trudności, można obejrzeć, no oczywiście nie do środka, nie najczęściej z zewnątrz czy parki. Jest to zadbane i warto właśnie chociażby z tego względu tu przyjechać, żeby zobaczyć, tak jak ktoś ma skalę porównania, nie co było przed, a jak to jest teraz, w tej chwili, nie robione. Aż cała się gotuje na myśl, że jestem właśnie wśród znajomych, że podziwiam te widoki, że odkrywamy nowe miejsca, bo tu akurat jesteśmy po raz pierwszy, po Popowej Woli. I tak jak mówię, po prostu to jest przepiękna niedziela, pogoda sprzyja, ludzie są świetni. Po prostu jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Jak mówi Krzysztof Kowalski, najbardziej cieszy go fakt, że wiedzą zdobytą podczas każdego takiego rajdu jego uczestnicy dzielą się ze swoją rodziną i znajomymi. To mi się bardzo podoba, bo taki mój cel jest właśnie, żeby później w małych grupkach, towarzysko, rodzinnie, do już poznanych miejsc już spokojnie jechać. I to robią. I to jest takie moja taka satysfakcja z tego, że właśnie w tą stronę idą mieszkańcy, że sami też już się angażują. Inaugurację sezonu rowerowych wycieczek mamy już za sobą. Kolejnych rajdów tego lata z pewnością nie zabraknie. Dlatego już teraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.